Ze mną Tomasz Sarara, kilka chwil po debiucie w boksie. No chyba nie mogłeś sobie go lepiej wymarzyć. Tak, no debiut marzenia, tak naprawdę strasznie mi zależało wygrać i powiedziałem sobie, przysięgłem, że wygram, ale że w taki efektowny sposób to chyba najśmielsze oczekiwania przeszło wszystko. Bomba, strasznie zadowolony, strasznie szczęśliwy po tej pierwszej bokserskiej walce. Wydaje mi się, że gdybyś miał jeszcze trochę czasu, to już być może ten pojedynek by się w pierwszym starciu zakończył, bo twojego rywala uratował gong. Tak, stricte po liczeniu zabił gong, a tak naprawdę już wiem, byłem dobrze fizycznie przygotowany, więc byłem gotowy na takie mocne przyspieszenie na koniec rundy. Chciałem je zrobić, no ale ledwo skończyło się na zamiarach, gong od razu uratował przeciwnika. W drugim starciu pięknie, czysto trafiłeś na brodę i tak naprawdę no już nie było nawet co liczyć, bo twój rywal no ledwo stał na nogach i zawisł na linach, a później mówię, ledwo stał na nogach i tak naprawdę no kilkadziesiąt sekund dochodził do siebie. Tak, po pierwszej rundzie naprawdę poczułem tą grę, poczułem dystans, dobry balans, czułem, że mijam ciosy przeciwnika, wyczekałem dobry moment, padła w idealnym momencie komenda z narożnika, prawy over, dotarło do mnie, także poczułem, że faktycznie minąłem cios przeciwnika, za tym poszedł cios, no idealnie, celnie na szczękę, mocno postawiłem wszystko na ten cios, no opłacało się, bardzo się opłacało. I teraz jak to będzie wyglądało? Będziesz, nie wiem, raz boksował, raz będziesz boksował, toczył walki jako pięściarz, innym razem w mieszanych sztukach walki, jak to będzie w tym momencie wyglądało? Jestem kickboxerem, tak naprawdę nie chciałbym z tego rezygnować. Na chwilę obecną chciałbym pociągnąć, jak to się mówi, dwie sroki za ogon, czyli boksować i być kickboxerem. Jedno drugiego nie wyklucza. Do tej pory byłem dobrze boksującym kickboxerem, chcę się stać bardzo dobrze boksującym kickboxerem, a z boksu nie chcę rezygnować. Zwłaszcza po tym debiucie bardzo mi się to spodobało. Nabieram troszeczkę skrzydeł, zobaczymy, jakie będą padną propozycje. Do boksu chciałem iść, żeby skusił mnie trochę pieniądze. W kickboxingu ciężko się zarabia, w boksie nie chcę powiedzieć, że jest łatwo. Ale te szanse są dużo większe, więc zobaczymy, jak to się poukłada. Nie ukrywam, ma to też znaczenie. Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Na razie chciałem skupić się na tej walce, nie wybiegać nigdzie dalej, no ale teraz trzeba się zderzyć z rzeczywistością. No i zobaczymy. Na razie dwie sroki za ogon ciągniemy. Kiedy myślisz, żeby wrócić na ring? 15 października, czyli za 3 tygodnie mam tak, walkę na Fenie, także walkę o pas. Ciężką walkę, ale jak widać forma jest dobra, nie ma żadnych urazów, kontuzji, także to jest na pewno kolejny start. I do końca roku również mamy jeszcze jakieś propozycje, także myślę, że coś jeszcze się zobaczymy. Ale masz propozycje bokserskie czy w K1? Chwilowo w K1, a co się za chwilę stanie z boksem, pewnie będę miał okazję porozmawiać z Mariuszem Grabowskim. Zobaczymy, jakie na nim wywarło to wrażenie, jakie są propozycje. Będziemy siadać, rozważać i rozmawiać. Na pewno dobre. Wierzę. Dobra, to ja ci jeszcze raz gratuluję tego zwycięstwa. Nie zatrzymuję dłużej. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich z Boxerok.